Dzień z życia lodożercy. Dużo nie zostało, no ale na śniadanie chyba w sam raz. Siema, siemaneczko, moi drodzy. Dzisiaj piąteczek, piątunio. Wstałem coś po szóstej. W sumie nic wielkiego nie zrobiłem. Cały czas zgłębiam tajniki oto tego programu. Adobe Premiere Pro. No i coraz lepiej, muszę przyznać, że mi idzie. Także robi się. Robi się, powoli się robi. A co się robi, to nie za niedługo się dowiecie. Bądźcie czujni. Trzeba zrobić rezerwację. Się wybieramy dzisiaj na Valerian Miasto Tysiąca Planet. Recenzję będziecie mogli sobie przeczytać na moim blogu filmowym coobejrzeć.pl, no ale póki co jeszcze nie ma. Możecie mnie śledzić na Snapie albo na Instastory, tam przeważnie wrzucam szybki info, że coś się pojawiło i można już zaglądać. Czytać. Muszę się pochwalić, moi drodzy, dzisiaj miałem dobry sen. Wczoraj mi już tak zmogło, że masakra. 7:14. Prawidłowość snu jest ok. Nifit nic nawet nie pisze. Zasnąłeś wcześniej niż 80% osób. Masz dłuższy czas głębokiego snu niż 92% osób. No to super. I rzeczywiście spało mi się wyśmienicie. Muszę tak częściej. A u was jak tam? Prawdopodobnie wywiało na eskalator, który jest dzisiaj w Sosnowcu, a my sobie idziemy do kina z Kraśnicą. Valerian. Miasto tysiąca planet. Już na nas czeka. A więc do zobaczenia. Póki co mamy prywatny seans, co mnie bardzo cieszy. 7, 8, 9 tutaj. Tudum!